powiedzieć, jaka jest prawda odnośnie Hoffmana. W sensie? No, dzisiaj wyszły wiadomości, że najprawdopodobniej jest chęć u niego wstąpienia do partii Korwin. Na PKO.pl pojawił się artykuł, że no, jest to bojkot mediów, tak? No. Nie, no nie. Wystarczyło, że Adam Hoffman powiedział coś, co mówił zawsze, że jest za karą śmierci. A teraz on, aha, czyli PiS, który mówił, że jest za karą śmierci, ale teraz im nie panuje, nie pasuje, bo Duda może stracić jakiś tam wyborców przez to, a Hoffman powiedział coś, co mówił 5, 10, 15 lat temu, że jest za karą śmierci, 15 to może trochę przyznał, ale 5, 10 lat temu, to są chyba 10 lat już jest, to Korwin też jest za karą śmierci, logiczne, na pewno się dogadał z Korwinem i razem niszczą w tym momencie Dudę. Wiedziałem, to już mają całą historię dziennikarzy opowiedzianą. Prawda jest taka, Adam Hoffman jest bardzo zdolny polityk. Człowiek, który, jak, zanim ja go osobiście poznałem, mówiłem, że to jest bardzo agresywny facet w takich wypowiedziach. No bo chodzisz na zderzenia, powiem szczerze, to jest tak jakbyś chodził przez ileś lat do Moniki Olejnik, w pewnym momencie możesz się uczyć normalnego rozmawiania z ludźmi, bo jeszcze nie otworzysz buzię, a jak ktoś na ciebie szczeka po prostu, tak? I w tym momencie, to krótko mówiąc, nie miał lekko i to jego sposób funkcjonowania kształtowało. Ja powiem tak, ja uważam, że on popełnił błędy, popełnił poważne błędy. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Polsce, próba robienia z niego złodzieja, czy nazywanie go złodziejem, czy atakowanie jest po prostu totalnym absurdem. Bo co się wydarzyło? Czy wy jesteście w stanie opowiedzieć, co było z tak zwaną aferą madrycką, o co tutaj tak naprawdę poszło? Jesteście w stanie to odtworzyć? Facet mógł poprosić, żeby mu kancelaria Sejmu kupiła bilet. Oni wtedy kupowali bilet za mniej więcej 3000 zł na samolot do tego, do, jak to się nazywa, do Madrytu z możliwością przebukowania. Albo mówi, nie dziękuję, ja sam sobie kupię ten bilet i dostawał wtedy taką samą gotówkę, ile by zapłaciła kancelaria Sejmu. I sam sobie kupował ten bilet taniej. I tak robiło, wierzcie mi, prawie wszyscy posłowie, to mówię jako jedyny poseł, jeden z dwóch, który nigdy nie leciał za granicę na koszt podatnika samolotem, więc ja mogę mówić bez zarzutu, że ja sam siebie próbuję wymieniać, bo mi tego nawet ktoś przy najgorszych intencjach nie mógłby zarzucić. I zrobienie z tego mega afery było dla mnie totalnym absurdem. Ja patrzyłem na w tą telewizję, ja mówię, tyle się dzieje różnych rzeczy. Tu afera Amber Gold, tu afera hazardowa, Nowak, który ma zegarek za bardzo duże pieniądze, z którego się nie może wytłumaczyć. Rodzina 2 lata zbierała, nie wiem, na resztę ślubu dostał i tak dalej, tak? I powinniśmy powiedzieć, że ma jeszcze jeden zegarek. Mówią, cholera, no zapomniałem go wpisać i tak dalej. No wiecie, bo wiadomo, że miał tyle pieniędzy, zarabiałem 9 tysięcy miesięcznie jako poseł, że kupował sobie zegarki za 60 tysięcy i nie wiedział, ile ich ma zasadniczo, tak? No to jest normalne i logiczne, że człowiek kupuje sobie zegarek za półroczną pensję. Nie, nie wiedziałem, ile on kosztował, ja zapomniałem go wpisać do deklaracji majątkowej. Człowiek, który wydał kilkadziesiąt miliardów złotych w trakcie 2 lat na budowę dróg w Polsce, gwarantuję wam, że miał z tego dużo więcej niż zegarek. I w tej sytuacji rozstrzelanie 3 młodych polityków za to, że zamiast, mówię, kancelaria Sejmu sama by kupiła im ten bilet za kwotę X, a i tam samą kwotę im dała. Niemniej jednak, ja to mówię, żeby pokazać pewien kontekst, i oni zostali zniszczeni w ramach wojny wewnętrznej w PiS-ie. PiS się bał, że przegra wybory na jesieni i zanim ci, którzy byli odpowiedzialni za kampanię, bo Hoffman odsunęli go od kampanii i wiadomo, że on będzie rozliczał. Więc uznali, załatwimy ich, zanim oni powiedzą, że przegraliśmy kampanię, od razu wytłumaczymy, dlaczego przegraliśmy. Tak miało to zagrać. Niemniej jednak powiem sobie szczerze, człowiek, który był twarzą wielkiego Jarosława, musiał, to jest praca rzecznika, czy nam się to podoba znowu czy nie, rzecznik to jest bardzo podła robota, bo on nie mówi, co on myśli na dany temat. Czasami może to współkreować, czy na bieżąco coś powie i zajmie stanowisko, to jest zawsze ryzykowne w przypadku rzecznika, ale czasami to robi. Ale jeżeli ktoś musi tłumaczyć najbardziej idiotyczne pomysły swojego kierownictwa przez x lat, to się zużywa i ludzie go albo uwielbiają, albo nie lubią. Ale jednocześnie się kojarzy z tą twarzą, więc on musi przejść swoją drogę, podczas której pokaże, że, no krótko mówiąc, nie jest tylko ustami Jarosława Kaczyńskiego, którymi był przez bardzo, bardzo wiele lat. To jest niewdzięczna robota.